Na tym filmiku skupimy się na jednym zadaniu z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym z kwietnia 2014 roku. Zadaniem tym jest zadanie numer 3. Chodzi w nim o to, iż mamy trzy akapity z pewną treścią i należy spośród 5 różnych nagłówków przyporządkować do tych 3 akapitów jedynie 3 tytuły, 3 nagłówki. I tutaj w treści zadania mamy uwagę, że 2 nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu, czyli po prostu spośród 5 musimy przyporządkować 3. Ok, spójrzmy tutaj, o co chodzi w tych nagłówkach. Eltern können unsere Freunde sein. Znaczy to, że rodzice mogą być naszymi przyjaciółmi. Eltern können unsere Freunde sein. So kann man Freunde kennenlernen. So, czyli tak, albo w ten sposób, kann man, czyli można, kennenlernen, poznać Freunde, przyjaciół. Czyli w ten sposób można poznać przyjaciół. Solche Typen sind keine guten Freunde. Tacy osobnicy, takie typy, albo tacy ludzie są żadnymi dobrymi przyjaciółmi. Czyli takie osoby nie są żadnymi dobrymi przyjaciółmi. Mit Mädchen kann man sich auch anfreunden. Z dziewczyną, bądź też z dziewczynami można także się zaprzyjaźnić. Dlaczego może być z dziewczyną lub z dziewczynami? Ponieważ Mädchen jest rzeczownikiem, który wygląda dokładnie tak samo w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, zarówno w mianowniku, jak i w celowniku. Pamiętajmy, że przyimek mit wprowadza tutaj zastosowanie w przypadku o nazwie dativ, czyli celownika. Schulfreundschaften können weiter funktionieren. Schulfreundschaften, Freundschaft, tak, tutaj mamy Freundschaft, to jest przyjaźń. Schulfreundschaften, to jest szkolne przyjaźnie, mogą nadal dalej funkcjonować. Ok, przeczytajmy teraz pierwszy akapit. Widzimy, że całość zatytułowana jest Freundschaft, czyli przyjaźń. Pierwszy akapit brzmi w ten sposób. Verbringst du viel Zeit mit Computerspielen oder Fernsehen? Such lieber im Internet neue Leute aus ganz Europa. Geh mal aus dem Hause, ins Café, in die Disco, auf eine Party. Deine Eltern werden bestimmt nichts dagegen haben. Dort kann man auch Freundschaften schließen. No, spróbujmy teraz rozszyfrować cały ten tekst, analizując cały ten tekst i tłumacząc go na język polski. Verbringst du viel Zeit mit Computerspielen oder Fernsehen? Fernsehen oznacza oglądanie telewizji. Computerspielen, gry komputerowe. Zeit verbringen oznacza spędzać czas. Zatem mamy pytanie. Verbringst du viel Zeit, czyli czy spędzasz dużo czasu mit Computerspielen, na grach komputerowych, oder Fernsehen, albo na oglądaniu telewizji? Such lieber im Internet neue Leute aus ganz Europa. Poszukaj lepiej. Such to jest tryb rozkazujący od czasownika suchen, czyli szukać. Such lieber, poszukaj lepiej im Internet, w internecie, neue Leute, nowych ludzi aus ganz Europa, z całej Europy. Następnie mamy tutaj tak. Geh mal aus dem Hause. Geh mal aus dem Hause oznacza, tu mamy znowu tryb rozkazujący od czasownika gehen. Geh, czyli idź, aus dem Hause, czyli jakby wyjdź z domu. Ins Café, czyli do kawiarni, in die Disco, na dyskotekę, auf eine Party,
lub na jakąś imprezę. Deine Eltern werden bestimmt nichts dagegen haben. Czyli twoi rodzice, tutaj mamy werden, haben. Werden, haben, czyli jest to futur, czyli czas przyszły. Twoi rodzice werden haben, czyli będą mieć, bestimmt, z pewnością, nichts, nic, dagegen, przeciwko temu. Czyli, jak mielibyśmy to przetłumaczyć na polski, twoi rodzice z pewnością werden haben, nie będą mieli nic przeciwko temu. Dort kann man auch Freundschaften schließen. Dort, czyli tam, kann man, czyli można, auch, także, schließen, Freundschaften schließen, czyli zawierać przyjaźnie. No dobrze, już wiemy, o co chodzi w tym akapicie. Przyporządkujmy teraz konkretny nagłówek. Mamy tak, Eltern können unsere Freunde sein. Czy to pasuje, że rodzice mogą być naszymi przyjaciółmi? No, do tego akapitu raczej nie. Kolejne. So kann man Freunde kennenlernen. Czyli pamiętamy, w ten sposób można poznać przyjaciół. Czy to pasuje? Jasne. Pasuje, że w ten oto sposób można poznać przyjaciół. W jaki sposób? Geh mal aus dem Hause, ins Café, in die Disco auf eine Party. Tak? I mamy dalej. Dort kann man auch Freundschaften schließen. To właśnie te zdania odpowiadają na pytanie, so w ten sposób można poznać przyjaciół. Kolejne tutaj już całkowicie odpadają. Dobrze. Skupmy się teraz na drugim akapicie. Przeczytajmy go. Jungs schreiben auf einem Blog, dass Mädchen gerne plaudern, launisch und humorlos sind und andere Interessen haben als Jungen. Ich habe aber eine tolle Freundin. Sie hilft mir oft, spielt perfekt Fußball, geht mit mir in die Schwimmhalle und kann mir gut zuhören. Eben besser als viele Jungs. Jungs, Jungs, tutaj mamy coś Mädchen, tutaj mamy Jungen. Jungs to są oczywiście chłopacy. Jungs schreiben auf einem Blog. Chłopacy piszą na jakimś blogu. Das Mädchen gerne plaudern, że dziewczyny chętnie plaudern. Poszukajcie w słowniku, co to oznacza. I sind, czyli są launisch und humorlos. Sprawdźcie sobie te wszystkie trzy wyrazy, co one znaczą. Nie chodzi o to, że ja nie wiem, co to znaczy, ja wiem, co one znaczą, ale chciałbym, żebyście sami doszli do tego, co oznaczają te trzy wyrazy. W ten sposób zapamiętacie je na dłużej, niż tak, jakbym miał wam teraz podać, co znaczą te wyrazy. Tak więc chłopacy piszą na blogu, że dziewczyny chętnie i są und andere Interessen haben als Jungen. Czyli i mają całkiem inne zainteresowania niż chłopcy. Ich habe aber eine tolle Freundin. Ale ja mam świetną przyjaciółkę. Sie hilft mir oft. Ona często mi pomaga. Spielt perfekt Fußball. Ona świetnie gra w piłkę nożną. Geht mit mir in die Schwimmhalle. Idzie, czy chodzi ze mną na basen. Und kann mir gut zuhören. I potrafi mnie dobrze zuhören, to znaczy przysłuchiwać się, słuchać, rozumieć w tym sensie. Eben besser als viele Jungs. Po prostu lepiej niż wielu chłopaków. Tak więc, które moglibyśmy tutaj do tej historii, jaki nagłówek moglibyśmy tutaj przypisać? Tutaj było o dziewczynach. Mamy tutaj słowo Mädchen. Zobaczmy. Mit Mädchen kann man sich auch anfreunden.
Czyli z dziewczynami można także się zaprzyjaźnić. Pasuje? Pasuje, oczywiście. Tak więc wybieramy tutaj odpowiedź D. No to mamy teraz ostatni tekst. Przeczytajmy go. Mit 15 oder 16 wählt man eine neue Schule. Doch alte Freundschaften enden nicht. Die alte Clique aus der frühen Schule ist am wichtigsten, besonders dann, wenn man ein Problem hat. Dann ruft man die Kumpel an, mit ihnen fühlen wir uns am besten. Czyli mit 15 oder 16 wählt man eine neue Schule. Mając 15 albo 16 lat, wählt man eine neue Schule. Nową szkołę wählt man, wybiera się, czyli mając 15 lub 16 lat, wybiera się nową szkołę. Doch alte Freundschaften enden nicht. Mimo to jednakże stare przyjaźnie nie kończą się. Die alte Clique aus der früheren Schule ist am wichtigsten. Stara klika, stara paczka, stara ekipa z poprzedniej, z wcześniejszej szkoły ist am wichtigsten, jest najważniejsza. Besonders dann, czyli zwłaszcza wtedy, wenn man ein Problem hat. Kiedy man hat, ma się jakiś problem. Dann ruft man die Kumpel an. Wtedy, bo potem, anrufen, czyli to znaczy dzwonić, die Kumpel do kumpli. A tutaj mamy ruft man, czyli wtedy, później dzwoni się do kumpli. Mit ihnen fühlen wir uns am besten. Z nimi fühlen wir uns, czujemy się am besten, najlepiej. Ok, mając już teraz za sobą poznaną treść tego trzeciego akapitu, przyporządkujmy teraz jeden z nagłówków, które by tutaj pasowało. Solche Typen sind keine guten Freunde. To raczej nie pasuje. Czy tu było coś o rodzicach? Eltern können unsere Freunde sein? Nie. A ostatnie, co byście powiedzieli na to? Schulfreundschaften können weiter funktionieren. Czyli, że szkolne przyjaźnie mogą nadal dalej funkcjonować. Oczywiście. Tak więc mamy dokonaliśmy kolejnego poprawnego wyboru. W ten oto sposób właśnie rozwiązaliśmy poprawnie zadanie trzecie z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym z kwietnia 2014 roku. Dziękuję za uwagę.